Pierwszy program Polskiego Radia. I sygnał dnia jest 7:40. Mięso z polędwicy kruchutkie, ale argentyński antrykot już żelasty. Maestria, z jaką serwuje się tu słodkości, dopełnia całościowego zachwytu. Jeśli chcecie zabrać kogoś na służbową kolację lub dyskretne biznesowe spotkanie, sądzę, że nie warto już zastanawiać się zbyt długo. To jedna z wielu opinii na temat restauracji, w której stołowali się bohaterowie afery podsłuchowej. Ja rozumiem, że teraz zostanie wykreślone słowo dyskretne. Tak. Pewnie tak. Wracamy do tematu afery podsłuchowej. Piotr Niemczyk, zapowiadany ekspert do spraw bezpieczeństwa, były zastępca szefa wywiadu Urzędu Ochrony Państwa. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Kiedy pan się dowiedział o tym wydarzeniu, że ta rozmowa profesora Belki z ministrem Sienkiewiczem zostanie opublikowana na podstawie zapisu z podsłuchu, to pytanie pierwsze, jakie pan sobie zadał, było: jak do tego doszło, czy dlaczego do tego doszło? Chyba jednocześnie oba pytania sobie zadałem, dlatego że ja dosyć dobrze znam Bartłomieja Sienkiewicza jeszcze z czasów opozycji. I to jest człowiek bardzo ostrożny. To jest człowiek, który naprawdę uważa na to, co robi i gdzie się wypowiada i co mówi. I po prostu, jak zaczęli do mnie dzwonić dziennikarze z pytaniem, jak mogło do tego dojść, to właśnie sobie myślałem, jak mogło do tego dojść. No rzeczywiście uległ pewnej iluzji dyskretnego gabinetu na tyłach restauracji, bo to miejsce się reklamowało. Zresztą nie jedyne w Warszawie, bo takich gabinetów, VIP-roomów, czy jak one tam się nazywają, jest pewnie w Warszawie kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt. No i powiem szczerze, ja kilka razy byłem w takich miejscach i od razu się zastanawiałem, no dobra, no przecież mówimy o dyskrecji, natomiast jeżeli ktokolwiek się nad tym zastanowi, że właśnie tu się spotykają ludzie po to, żeby omówić różne swoje dyskretne sprawy, czy rodzinne, czy prywatne, czy biznesowe, czy polityczne, to zastanawiam się, zawsze kogoś musi w okolicy ręka swędzić, żeby tam jakiś mikrofon podłożyć. I powiem szczerze, od właśnie jakiegoś czasu chodzę raczej z takim przekonaniem, że gdybym chciał się umówić, no nie właśnie w bezpiecznym pomieszczeniu typu biuro, gabinet, przystosowane do tego pomieszczenia, to raczej wybrałbym lodziarnię, gdzie dzieci z okolicznej szkoły chodzą na lody i robią maksymalnie dużo rejwachu. Tam bym się czuł dużo bezpieczniej niż w takim tak zwanym dyskretnym gabinecie. Stacja metra też by była niezła, kiedy nadjeżdża pociąg, z tym, że to jest... Szczególnie kiedy nadjeżdża, kiedy albo już w wagonie gdzie. To taki żart. Ale przyzna pan, że fakt nagrania ministra spraw wewnętrznych, no nie jest to rzecz codzienna. Oczywiście możemy posługiwać się przykładami, że Nicolas Sarkozy miał założony podsłuch na swój telefon, kiedy był prezydentem Republiki Francuskiej. No to jednak z punktu widzenia rangi wydarzenia rzecz dużo, dużo większa. Ale coś jest na rzeczy. No. Znaczy jest na rzeczy. Zresztą proszę powiedzieć, no my nie wiemy tak naprawdę, kto ma i kiedy założony podsłuch, bo podsłuchy wszystkie służby na świecie zakładają i oczywiście najczęściej starają się to w ogóle też realizować za granicą, czyli w takich warunkach, gdzie ta konieczność zachowania z dyskrecji jest, że tak podniesione do maksimum. Natomiast no, ja mam taką refleksję, no, ja mam takie wrażenie, że państwo polskie, rządzący Polską, a szczególnie ta ekipa od 7 lat, która weszła do rządu w momencie właśnie kumulacji afer różnych podsłuchowych, tutaj właśnie prowokacja wobec wicepremiera, tutaj podsłuchiwanie dziennikarzy, to znaczy, nie, my się od tego radykalnie odcinamy. Polskie służby nie będą w taki sposób działać. To jest bardzo wyraźny sygnał, który dają rządzący. No jeżeli się daje taki sygnał obywatelom, nie, Polska nie jest i nie będzie państwem policyjnym, to niestety strasznie trudno jest prowadzić skuteczną ochronę polityków właśnie w taki sposób, że oni nie chodzą otoczeni tłumem ochroniarzy, jest ich jeden, dwóch, może najwyżej. No oczywiście nie mówię o prezydencie i premierze, ale już wszyscy pozostali, to rzeczywiście nie jest to przesadna ochrona. Nie ma takich sytuacji, że przed wejściem do restauracji się rozkręca wszystkie tam kontakty. Tak jak przed wizytą, nie wiem, prezydenta Stanów Zjednoczonych, gdzie rzeczywiście Secret Service ma do przesady te procedury. Nie mamy takich procedur, no i prędzej czy później trzeba było za to zapłacić. Ja nie chcę powiedzieć, że to źle, bo ja uważam, że to, że Polacy mają poczucie, że nie żyją w państwie policyjnym, chociaż ciągle im się to mówi, bo jak się liczy te wszystkie podsłuchy, pobieranie danych telekomunikacyjnych, to może mieć takie wrażenie, tylko jeżeli zostawimy to z realną przestępczością, to tej przesady wcale nie ma. Przecież poszedłem gdzieś tam w dyskrecję. No i to jest trochę cena, no rzeczywiście coś za coś, tak? W wywiadzie dla gazety.pl, dla portalu gazeta.pl powiedział pan coś takiego, w skrócie odnoszę to, co przed chwilą usłyszeliśmy, że procedury związane z bezpieczeństwem osób czy instytucji zostały zredukowane. Zredukowano z tego i mamy, co mamy. No właśnie to samo, co teraz chciałem powiedzieć. Powiedziano bardzo jasno, nikt na szczęście nie likwiduje jeszcze w Polsce służb specjalnych, natomiast powiedziano, macie przepisy, macie bardzo ściśle tych przepisów przestrzegać, macie chronić to, co jest w przepisach. No, nikt nie określił, w jaki sposób czas prywatny polityków ma być chroniony przez służby specjalne, w związku z czym te procedury zostały zlikwidowane. Gdzieś tam w czasach służby bezpieczeństwa no wszyscy wiedzieli, że wszystko się podsłuchuje, tak? Stoliki w restauracjach, pokoje hotelowe i każdy ówczesny
polityk, towarzysz, jak chciał się udać na dyskretne spotkanie, czy z kolegą, czy nie wiem, z panienką też, prawda? No to wiedział, jak rozmawiać z kierownikiem piętra, żeby ktoś się do tego nie zbliżył. No wszystko było, prawda, jasne, oczywiste. Tak to działało, tak? No w tej chwili nie ma. Jeżeli się zostawia pewną pustą przestrzeń, to niestety istnieje ryzyko, że ktoś, kto będzie chciał w tą pustą przestrzeń wejść, niekoniecznie wchodzi w dobrą wiarą. Zresztą to samo, co mamy w internecie, tak? Jeżeli się obawiamy tego, że służby penetrują internet, no nie bardzo mogą tego nie robić, dlatego że jeżeli by całkowicie sobie odpuścił internet, to by się okazało, że w internecie, no oprócz oczywiście ludzi z dobrą wiarą wysyłających sobie listy, jest jeszcze cała kupa ludzi, którzy spamerów, hakerów, różnego rodzaju osób, które będą nam wysyłać maile z trojanami i się dobierać do naszych kont. Ktoś tego musi kontrolować, dlatego się buduje też i właśnie w tej rzeczywistości wirtualnej wszystkie te bariery, certy, programy, które mają wytypowywać właśnie naganną działalność. To nie jest po to, żeby ograniczyć nasze prawa. Tak? Oczywiście łatwo to później przekształcić, żebyśmy chcieli zbudować państwo policyjne. Ale gdzieś ten kompromis trzeba jednak bardzo starannie poszukać i znaleźć. Jeszcze odnosząc się do owego wywiadu, wspomniał pan, u nas sprawa głośna, kiedy to minister Radosław Sikorski zwrócił się do swoich funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, by kupił mu pizzę. Pan powiedział, że gdyby taki wypadek zdarzył się w Stanach Zjednoczonych, to po pierwsze ta pizzeria byłaby dokładnie sprawdzona, kto tam pracuje, jaką ma przeszłość i nikogo by to nie dziwiło. U nas zrobiła się z tego sprawa, no jakim cudem, jakim prawem w ogóle minister zażądał. Sprawa obyczajowa. Kupiono pizzę, więc dwa różne światy, dwa różne poziomy ochrony polityków, ale to ich sprawa. Do początku wrócę. Jak to zostało zrobione? Dlaczego to zostało zrobione? No i trzecie pytanie. Kto to zrobił? No to się właśnie wyjaśnia. Zdaje się, że już jakieś tam pierwsze tropy... No został zatrzymany menedżer VIP-roomów w owej restauracji. Tak. Znaczy, też proszę zwrócić uwagę, że też nie wszystko to, co się w tej chwili dzieje, musi okazać się, że to akurat jest ten trop. Dlatego, że nie możemy wykluczyć, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nagle szukając, że tak powiem, różnego rodzaju, nie wiem, działań w Warszawie właśnie podsłuchowych, niekoniecznie od razu trafia wyłącznie na te tropy, które do tego dotyczą. Miejmy świadomość, że okazać się, że tak naprawdę te osoby trochę w innej sprawie mogą być zatrzymane, bo coś się przy okazji wydało. Więc no, nie chcę przesądzać, nie jest tak, że wiem, że tutaj agencja idzie złym tropem, bo zakładam, że w ogóle większość tropów, które pewnie nie jeden właśnie sobie wytypowałam, są słuszne. Natomiast tu bym jeszcze nie stawiał kropki na D. No myślę sobie tak, że biorąc pod uwagę fakt, że ktoś zgromadził podsłuchy z kilku miejsc w dosyć długim okresie czasu, to taka działalność wymaga planowania. To nie jest wielka sztuka założyć podsłuch. Większa sztuka jest wiedzieć komu i po co. Prawda? Więc jeżeli ktoś wiedział, że w określonym czasie należy nagrać określoną rozmowę w określonym miejscu w restauracji warszawskiej, no to umiał ten ruch, umiał też dowiedzieć się, kto na kiedy tam zarezerwował stolik, czy właśnie ten VIP-room. W związku z czym to wygląda na dosyć profesjonalnie przeprowadzone działanie. No jeszcze w przypadku restauracji Sowa i Przyjaciele też trzeba pamiętać, że tutaj, znaczy zwrócić uwagę, że są pewne informacje, które mówią, że BOR się tym interesował. A ile to jest pewna informacja, nie wiem. Natomiast rzeczywiście prawdopodobnie ta restauracja była jednak sprawdzana, a na koniec okazało się, że to sprawdzenie jest nieskuteczne. To znaczy, że ktoś, znając te procedury, umiał podrzucić ten mikrofon w takim momencie, kiedy wiedział, że go już nikt prawdopodobnie nie wyciągnie. Tym bardziej to potwierdza pewne profesjonalne podejście do działania. No, czyli jeżeli mówimy o profesjonalnym podejściu do działania, to jednak tego rodzaju wiedzę i umiejętności nabywa się raczej w służbach. Tak? A no właśnie. Czy to służby polskiego państwa, czy innego państwa, to musimy poczekać. Media piszą dziś o jednym z podejrzanych, major Biura Ochrony Rządu, wcześniej pełnił funkcję szefa oddziału profilaktyki ochronnej Biura Ochrony. 3 miesiące temu został zdymisjonowany za przekazywanie informacji mediom. Zawiedziony w swoich ambicjach? No, to może być ktoś taki? No niestety tak to jest, że bardzo często to są frustraci. Ja znowu z własnego swojego doświadczenia, no pamiętam sprawę instrukcji 0015, którą ktoś wyniósł poza siedzibę Urzędu Ochrony Państwa. No jakby wszystkie wskazują tropy, że to frustrat właśnie, prawda? Więc mamy już, wiemy, że to tak się dzieje, także ja na własnej skórze to wiem. Więc prawdopodobnie tak. No być może to już jeszcze gorzej, tak? Że to nie tylko frustrat, ale jeszcze człowiek, który wcześniej, bo jak został zwolniony za robienie przecieków, no to być może też to jakiś tam element metodycznego działania w tym był, więc to jakoś tam ktoś jakąś taką misję w sobie poczuł, prawda? W sumie antypaństwową, no bo to nawet, że ma inne sympatie polityczne, to nie znaczy, że ma dekomponować, że tak powiem, funkcjonujące służby państwowe. A inny trop, czyli nie zawiedzeni nasi, tylko oni?
I powiem tak tutaj, tak patrząc z takiego czysto profesjonalnego punktu widzenia, no jeżeli obcy wywiad znalazłby sobie takie fajne źródełko informacji, jak to, żeby założył podsłuch właśnie w takich VIP-roomach, to nie miałby specjalnie interesu, żeby to źródło dekonspirować. On sobie pali bardzo dobre źródło informacji. Natomiast jeżeli popatrzymy na historię wywiadu rosyjskiego, to widzimy, że akurat wywiad rosyjski, który przy okazji się specjalizował w prowokacji, dezinformacji, inspiracji, tak, bo wszystkie te elementy można być może znaleźć w tym zdarzeniu, no to już nie, to już nie, to już zaczynamy myśleć, to jest jednak trochę bardziej prawdopodobne. Ja co prawda nie myślę jednak, żeby to już się zaangażował obcy wywiad tym gdzieś na etapie podłożenia tego pierwszego mikrofonu, prawda? Bo ja mam wrażenie, że ktoś podłoży mikrofon i zobaczył, o rany, to jest takie łatwe, naprawdę można mieć tego w ciekawe, no to zakładamy w innych miejscach. Ale bym tego nie wykluczył, że jak te taśmy trochę zaczęły, czy pendrive'y bardziej, bo to jednak wygląda na to, żeby to nośnik elektroniczny właśnie z zapisu cyfrowego, zaczęły krążyć po Warszawie i ktoś zaczął kombinować, co z tym zrobić, komu to sprzedać, czy przeszantażować, coś tam, to ja bym nie wykluczył, że jakieś służby się o tym dowiedziały i się w to podłączyły. Bo rzeczywiście ten okres oczekiwania, kumulowania, no to tu już, to tak jakby ktoś budował taką atmosferę prowokacji. I ja mam trochę więcej zaufania do polskiej opozycji mimo wszystko, że myślę sobie, nie, no, że chyba, a może jednak jak ktoś taką chciał zrobić aferę, to już może to jednak obce służby. Ale znowu, to czyste spekulacje. To niedługo się okaże i być może to wszystko się wyda śmieszne, ale na razie tylko możemy spekulować. No poza tym, co się dzieje w tej chwili i w ABW, i w Biurze Ochrony Rządu, to tak na przyszłość. Jakie podejmuje się decyzje po takich wydarzeniach, jak to, z którym mamy do czynienia na poziomie służb specjalnych? No, ja myślę tak, że w tej chwili myśli się o służbach, w służbach o tym, żeby doprecyzować procedury. Znaczy, to jest też trochę tak, że polityk, który jest chroniony, to przecież jest chroniony nie tylko ze względu na swoje własne dobro, żeby ktoś nie, fizycznie go nie zaatakował, ale także ze względu na informacje, które posiada. Więc to jest trochę tak, że ja bym troszeczkę się zastanowił nad tym, żeby politykom powiedzieć, panowie, no niestety wasza wolność jest troszeczkę ograniczona. Znaczy naprawdę nie róbcie takich rzeczy, które narażają na szwark. Już nawet waszą reputację, tak? Bo nawet jeżeli nie ujawnicie żadnej tajemnicy, ale ujawnicie coś, co może spowodować, że ktoś będzie chciał was szantażować, to już to jest wystarczający kłopot. Panowie, nie róbcie takich numerów, że nie mówicie borowcom, gdzie się udajecie z odpowiednim wyprzedzeniem, nie odprawiajcie ich. Ja znam, prawdę mówiąc, przypadki takie, już nie chcę mówić nazwiska, ale że minister, jeden z istotniejszych ministrów w rządzie, wracał do domu, mówił ochronie, panowie, to ja już idę spać, możecie jechać do domu. Oni jechali, on szedł sobie na spacer w miasto, prawda? No właśnie do tego, żeby się po trochę wolnością pooddychać, bo też ta ochrona powoduje, że ci ludzie się czują trochę zniewoleni, więc to wcale nie jest nic przyjemnego być ciągle w towarzystwie kilku, dwóch, czy nawet większej liczby funkcjonariuszy ochrony. Więc natomiast myślę, że im trzeba powiedzieć, no nie, no robimy procedurę, tak? Że jeżeli po dwóch polityków ma się spotkać w jakimś miejscu, porozmawiać, nawet jeżeli to jest miejsce prywatne, to żeby jednak był obowiązek sprawdzenia takiego miejsca, żeby to nie było tego rodzaju dowolność. Z drugiej strony na pewno jakby sobie wszyscy powiedzą jasne instrukcje. No jednak rzeczywiście, jak mamy rozmawiać na tematy, które nie chcemy, żeby się przedostały, że tak powiem, do mediów, no to róbmy to w naprawdę bezpiecznych pomieszczeniach, a nie tam, gdzie nam właściciel restauracji gwarantuje dyskrecję, tylko tak naprawdę nie wiemy, czy on wie, co mówi. No, bo to jednak nie jest profesjonalista od zabezpieczeń antyposłuchowych, tylko jednak właściciel restauracji, więc trochę nie ta rola. Przy czym powiem tak, ja nawet nie jestem pewien. Ja bym się w sumie nie zdziwił, gdyby jednak rząd mi premiera Tuska nie wszedł w bardziej, że tak powiem, stanowcze regulacje dotyczące ochrony. Być może raczej sobie politycy powiedzą, no to jednak nie rozmawiajmy na mieście. Ja pamiętam cały czas, gdzieś w mojej pamięci tkwi sprawa Olafa Palme, który właśnie chcąc być premierem otwartego rządu, który jest otwarty dla ludzi, który nie chce być państwem policyjnym, mimo że to nie było może wielkie zagrożenie przestępczością, ale jednak przed penetracją rosyjskich służb było bardzo duże. W 1986 roku poszedł sobie, chyba wracał z kina, czy poszedł na zlot, jest on zamordowany. I Szwecja nie wprowadziła żadnych. Zresztą później minister sprawiedliwości została zamordowana w podobnej sytuacji na Zakopach. Znaczy, gdzieś tam rzeczywiście trzeba się zastanowić. Być może te mechanizmy ochrony nie powinny być zbyt wyraźne, zbyt ostentacyjne, ale to jest kosztem rzeczywistego bezpieczeństwa. Tak na koniec, czy osoba dramatu, jedna z głównych osób dramatu, czyli Bartłomiej Sienkiewicz, jest w stanie rozwiązać zagadkę podsłuchu? Ja myślę, że tak. Znaczy myślę, że też no, takie zadanie wyznaczył mu premier. Myślę, że premier świadom tego, jakie są jego możliwości i charakter, jednak uznał, że to jednak najwłaściwszą osobą jest nadal Bartłomiej Sienkiewicz. Myślę, że tak. Myślę, że jego przygotowanie, doświadczenie i umysł analityczny niewątpliwie się tu przyda. Dziękujemy za rozmowę. Piotr Niemczyk był gościem Sygnału Dnia. 7:54.